pięknie, tyle śmieci, brudno. Co to jest w ogóle? Jak to można funkcjonować? Nawet z dziećmi nie ma jak tu przyjść. Co to w ogóle jest za miasto, do cholery? To nie jest wina miasta. No. To nie miasto zepsuło, tylko przyszedł jakiś wandal, no i no. No pewnie, no i co? Tak, to nie miasto popsuło. W naszym mieście jest bardzo dużo aktów wandalizmu. A wiecie, że Iława rocznie płaci za to kilkadziesiąt tysięcy złotych? Ile? Co? Tak, aż tyle. Chcesz mieć czyste trawniki? Chcesz mieć ładne ławki? Zamelduj się w Iławie i tutaj płać podatki.